Witam serdecznie, ja jestem Rafał. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek z Days Gone, jest odcinek 17. Słuchajcie, dzisiaj będziemy jechali po te leki dla tej aptekarki, którą zaczęliśmy w wcześniejszym odcinku, tą misję. Śnieg się trochę nam tutaj zaczął padać, słuchajcie. Tak trochę, powiem tak, trochę inna praraku niż u nas w Polsce. Za oknem, słuchajcie, normalnie. Dobra, jedziemy do bliska. W ogóle, jakie nogi mamy świeże uwalone w całym śniegu? Sherman's Camp. Coraz bliżej. Dobra, coraz bliżej. Patrzę się, czy nic tutaj mi nie zabije. Dosłownie pewnie. Na razie się przyglądam tutaj dosłownie, żeby nic mnie tu nie zabiło. Powiem tak, na razie tu nic nie widzę złego. Filusy, dobra, schodzimy, żeby nie robić wielkiego zamieszania. A co mamy tutaj wziąć w ogóle? My mamy iść gdzie teraz? Czekajcie, czekajcie, lukiemy sobie. Mapa. I jesteśmy tutaj. Tu jest, co tu jest? Tu jest jakiś obóz? Farma jakaś, kurde, dobra, weźmiemy pyteleki. Trzeba by tutaj wszystkie świrsy po kolei zabijać po cichu. Naprawimy sobie, słuchajcie, żeby mieć 100% broni. No, szej, dobra, idziemy. Taki trochę creepy klimat. Punkt informacyjny. Muszę dostać się do środka. Dobra, spokojnie. Czuję smród. Ach, muszę być już blisko. Następne gniazdo. Do dzieła. Żeby tylko się nie odezwał. Ten też, żeby się tylko nie odezwał. Dobra. Udało się, nikt się z nich nie odezwał. Bo tato mi tu przybiega horda. Dobra, masakra, jest tutaj świrusów. Jak się tu dostać? Drzwiami chyba raczej nie da rady. Zamknięte drzwi. No wiadomo, to było logiczne. Tutaj zaberkadowane. Tutaj jest jakiś świrus, nie widział mnie. Na szczęście, dobra, idziemy może przez okno. Nie da się. O kurdele. Chciałbym tam jakoś bić się tam. Tutaj też nie dam rady. A, widzę, że mamy wyjście. Jakby zabiję tego świrusa. Jedź sobie. Nie ma go. Dobra, bliska, wiem jak wejść. Jakby się dało podskoczyć, byłoby spoko. Mam pistolet z sumikiem, czekajcie, zobaczymy, bo chyba więcej mogę zrobić. Właśnie sobie przyłączmy i może to strzelimy i to pójdzie, skoczy, uwaga, miejmy nadzieję, że mam rację. Uwaga. Zgadłem. Dlatego warto mieć tłumik, słuchajcie. Bo to byście teraz zlecieli tutaj. A to po cichutku. Wyjście ewakuacyjne. No i fajnie, wyjściem ewakuacyjnym widzieliśmy. W sumie niewiele zostało. Wszystko dobra, dobra. Ale czy jest coś... O, jest nóż! O. Bierzemy. Nóż Listona. Bam, elegancko. Oddać go Adi.
A też się dało otworzyć od mojej strony. Co ty na to? O kurde, oni tam są ludzie, oh my god. A lipa będzie. Z ludźmi będzie ciężko. A chociaż złom miał jeden. Adi, mam ten nóż, którego szukałaś. Dziękuję, Deacon. Nie masz pojęcia, jak bardzo go potrzebujemy. Żaden dobra, jest okej. Okay. Ale tutaj ktoś się strzelał z kimś. Trochę lipa będzie. Przejdziemy sobie naokoło. Taki kawał mądrować? Kurde, daj idę po motor, słuchajcie, idę po motor. No, idę po motor, słuchajcie. Idę po mój motor. Bo ja będę dawał 600 metrów, słuchajcie. Dobra, jest okej, tu jest ich strefa, niech sobie pochodzą. Niech sobie tam pojedzą. Ziemię, ja sobie idę po motor. Czekaj, czy mogę tu zatankować w ogóle motor, byłby fajnie, bym mógł. A raczej wam odpierdkacie, zobaczymy co to będzie. Butelka po piwie pełne. Walić to już, walić to, słuchajcie, idę po motor. O i gaz, kurde, diesel on mamy, wszystko. Okej. Dobra, zreloadowaliśmy jeszcze. Jedziemy. Mam przejechać naokoło? Mi mapę pokazuje, czekajcie, ruknę sobie mapkę. Ma wrócić tylko z tym nożem. To lajcik. Zamkuję sobie jeszcze motor. Bo za darmo pani to bierę. Jak za darmo? Chciałbym zatankować, a muszę siedzieć kurde motor, żeby zatankować. XD. Daj te kole. Wiem, że im dużo brakowało mi do fulla, ale lepiej mieć kurde paliwko. Odjechaliśmy z przytupem, słuchajcie. I wracamy tam do nas. Powiem wam, że bardzo fajnie tutaj, że nożyk mamy dla nich, kurde, easy. Weźmiemy sobie jeszcze trochę nitra. 700 metrów, to blisko. Gdzie jest niedźwiedź? Gdzie ty masz niedźwiedzia? On chyba ma jakiś już schiz normalnie. Że niedźwiedzia widział, kurde. Walić znaki, słuchajcie. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, ludziska już niedużo brakuje, 400 metrów? Ej, nawet, nie, easy, gazujemy. Patrzymy się tutaj, ktoś za pomocę, kiedyś. Na pewno odcinku kiedyś, kurde, ktoś, słuchajcie, kurde, był w samochodzie i zombie go chciał zjeść. Otwieraj te bramy, panie. Hej, patrzcie. Tu jest. Otwieraj. Spokojnie. Otwieram. Czasem tak sobie myślę, co z tymi świrusami. Rafał, zaparkujmy sobie na spokojnie i wchodzimy. Hop, 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 hop. Dzień dobry. Mamy tutaj na razie back screena, ale zobaczymy, jak zareaguje na ten nóż. Hej. A, to chyba ten nóż, którego szukałaś. Bardzo ci dziękuję. Spoko, żaden problem. No, bardzo podziękowała, słuchajcie, bardzo fajnie. Dobra, mamy prawie setkę. O, jakieś tutaj zaufanie, coś. O, o, to tak, to tak. To było zlecenie fabularne chyba. Szukaj lisy. A kurde, mamy szukać lisy teraz. W następnym odcinku będziemy, słuchajcie, w takim wypadku szukać lisy. A w tym odcinku, takim trochę krótszym, będę starał się, żeby to były takie bardziej treściwe, słuchajcie, zadania.
ale zarazem też ciekawe. Kończymy 17 odcinek. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to szczerze mistrzowskie osoba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, mistrzowską łapkę w górę, słuchajcie, bo tylko łapkę w górę mnie interesuje. Wiecie mojego social media, czyli Facebook, Instagram i takie inne, słuchajcie. Tam zawsze dużo się dzieje i piszę o wszystkich rzeczach, które będą na YouTubie. Więc zapraszam was serdecznie, a już kończę tym optymistycznym akcentem, podarunkiem tego noża dla potrzebujących, chorych. Ten odcinek piona dla was i do następnego odcinka. Yo!